Cześć, z tej strony Booklegarda i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z booktrendami, z tier rankingiem ich, czyli będę mówić tutaj o trendach, które są powszechne w bookmediach, będę je kategoryzować według kategorii, które poznamy za chwilę. No i cóż, zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, na którym tworzę treści około książkowe. Zapraszam Was również na inne filmy na moim kanale. Wszystko znajduje się linki w poniżej w opisie tego filmu. Będę posługiwać się tutaj moją małą ściągą, na której mam podane wszystkie te trendy, o których zamierzam mówić oraz kategorie, w jakie postanawiam wrzucić te trendy. Pamiętajcie, że to jest mój subiektywny ranking, każdy może mieć inne odczucia i mam nadzieję, że się chętnie z nimi ze mną podzielicie w komentarzu pod tym filmem. A więc tak, pierwszą taką kategorią, taką najlepszą jest Yas Girl, czyli po prostu coś, co uwielbiam, co uważam, że ten trend powinien być kontynuowany, który ja osobiście uwielbiam czytać, jakby z niego korzystam i tak dalej, i tak dalej. Dalej mam Need More, czyli coś, co po prostu potrzebuję tego więcej, ponieważ jeszcze nie mam tak dokładnie, nie jestem ustosunkowana do tego, ani pozytywnie, ani negatywnie. Dalej mam Not For Me, czyli coś, co po prostu do mnie nie trafia, natomiast Wam może się to bardzo spodobać. Lepiej z tym skończmy, czyli coś, co jest, co trwa, ale może odpuśćmy już. No i najgorsza kategoria, czyli kategoryczne nie. I tak, pierwszym takim trendem, o którym chciałam tutaj powiedzieć i ogólnie jeszcze taki mały disclaimer, trendy, o jakich będę mówić, to są takie po prostu popularne rzeczy, popularny typ literatury na przykład, bądź jakiś trend wydawniczy, obecny podczas ostatnich dwóch około lat, które możemy obserwować. I na pewno o wielu trendach tutaj nie wspomnę, na pewno znacie jeszcze jakieś inne, o których ja zapomniałam, natomiast ja postanowiłam tutaj mówić o takich najważniejszych i tym, co dla mnie jest najważniejsze, też w jakich rejonach ja się normalnie obcuję. Więc tak, pierwszym trendem jest coś takiego prostego, czyli comfort cozy literature, czyli literatura typu otulająca kocyk, przyjemna, z morałem, z takimi Grumpy and Sunshine, to może nie jest ten motyw, ale Found Family. Pomyślę, że to idealnie tutaj pasuje i mówię tutaj o książkach typu Legendy i Late, Pokrzywa i Kość na przykład. Co jeszcze tu mam? Nie mam żadnych więcej propozycji, natomiast na pewno jesteście w stanie wymienić. O, Dom nad Błękitnym Morzem, to jest mój ulubieniec 2023 roku i naprawdę polecam Wam tę książkę. Więc tak, i co ja mogę powiedzieć o tym trendzie? Ja osobiście go uwielbiam, mimo że te książki wydają się, jakby nic nie wnosiły do naszego życia, natomiast wprowadzają tyle komfortu, tyle ciepła, że są po prostu idealne na jakąś gorszą pogodę, gorszy humor, więc myślę, że mogę tutaj wrzucić je do kategorii Yas Girl. I dalej, punkt drugi trend to jest literatura gotycka. Ja nie ukrywam, że nie czytałam zbyt dużo książek gotyckich w tym klimacie, ponieważ jakoś ja sama po moim ubiorze też jakby nie identyfikuję się z tym, z tą charakterystyką, z tą estetyką zbytnio. Natomiast uważam, że jest to bardzo ciekawa rzecz, że ponownie wchodzimy w gotyk, w temat gotyku i za niedługo jest w ogóle wznowienie Carmilli przez wydawnictwo Uroboros, a jest to taki klasyk właśnie gotyku. Poza tym, no, Drakule ja jeszcze nie czytałam, ale muszę na pewno nadrobić, bo to jednak jest klasyk, a klasyki warto znać, więc myślę, że mogę wrzucić to do kategorii need more, po prostu potrzebujemy tego więcej. Ja potrzebuję więcej tego, żeby się z tym zaznajomić, żeby ustosunkować swoją opinię w ogóle do tego takiego trendu wydawania takich książek. Gotycka, nie wiem, czy nie są Nocne godziny Marty Bian, czy nie można tego tak jakby wpisać w to, bo mamy tam Edynburg, mamy tam ten zamek, więc wiecie, trochę już mamy tego dużo, natomiast jeszcze chyba potrzebuję więcej i musi to do mnie trafić, żebym mogła to ocenić. No i trzeci, też taki dosyć luźny trend, to jest Book of the Month i to jest coś, co jest powszechne na amerykańskim rynku i bardzo dużo influencerów, właśnie twórców książkowych tam subskrybuje to i to reklamuje. Czyli to jest po prostu płata subskrypcja za dwie bodajże książki miesięcznie, które zostają Ci przesłane i
Czy my nie możemy mieć czegoś takiego w Polsce? Bo moim zdaniem to jest naprawdę interesująca rzecz. Tym bardziej, że to nie jest tak, że oni wysyłają ci książki, które są, nie wiem, tam na końcówka magazynów. Tylko to są naprawdę książki typu Lekcje Chemii, co ja tu mam, Divine Rivals, Mam do Pana Kilka Pytań, albo Daisy Jones and the Six. Więc to są takie naprawdę popularne książki. Ja też chyba widziałam, że Yellow Face ktoś jakbym zamówił. I poza tym to jest tak, że na każdy miesiąc możesz sobie wybrać tę książkę, jedną czy dwie, z tam określonej jakiejś listy. Więc jakby, czy to nie brzmi cudownie? Czy my nie potrzebujemy czegoś takiego w Polsce? Ogólnie pytanie, czy to by się sprawdziło, czy mamy aż tylu chętnych na taką subskrypcję książek. No cóż, chyba pora to przetestować, więc jeżeli ktoś ma jakieś kontakty z wydawnictwami dobre albo z jakimiś drukarniami, to myślę, że to by była bardzo ciekawa platforma, gdyby coś takiego w ogóle powstało. Rozmowa o dwóch kolejnych trendach wywołuje trochę więcej kontrowersji i skrajnych opinii, a mianowicie mówię tu po pierwsze o specjalnych edycjach książek. I moje jakby osobiste stanowisko w tej sprawie jest takie, że jeżeli to mi nie przeszkadza, to jakby dlaczego to miałoby rujnować świat i w ogóle jakby każdy ma prawo robić co chce i uważam, że specjalne edycje są naprawdę fajną rzeczą, chociaż fajny to jest bardzo słabe i mdłe określenie, ale to jest naprawdę dobra rzecz w momencie, kiedy dana książka ma określoną grupę fanów, która jest naprawdę zżyta z tą historią, z bohaterami, która też pokazuje swoją działalność w sprawie danej historii, danej fabuły. Jakby pamięć dzięki jej działalności, tej grupy osób publikującej treści o niej, jakby pamięć o książce nie zanika, więc specjalne edycje są naprawdę świetną rzeczą, taką nagrodą też dla tej grupy i ja osobiście też mam kilka książek w zakresie których chciałabym mieć specjalne edycje książek. Nie rozumiem natomiast momentu, kiedy wydajemy jedną książkę, która jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, czy będzie jakby, czy zgarnie tylu fanów, a już wydajemy ją w edycji normalnej, w edycji specjalnej. Tego osobiście nie rozumiem, natomiast nie krzywdzi mnie to jakoś personalnie, więc no, co mogę zrobić? Tak jest i trzeba to zaakceptować. Więc cóż, tą kategorię muszę wrzucić do, co my tu mamy, Not For Me. Pewnie Not For Me, chociaż może nie, Need More nie. Not For Me po prostu, ponieważ specjalne edycje, mam dosłownie pojedyncze książki, które chciałabym mieć w jakichś specjalnych, jubileuszowych edycjach. No i piąty punkt, który też mówiłam, zaznaczyłam jako trochę kontrowersyjny, czyli Barwione Brzegi, które ostatnio podbijają polski rynek i nie ukrywam, że one są cudowne. Natomiast jak się ma stosunek ich do ceny książki? Nie mam pojęcia szczerze, właśnie powinnam była to zgłębić, ale no też nie wiem, bo strasznie dużo mam wątpliwości z tym tematem, bo Barwione Brzegi są cudowne, natomiast no my nie widzimy barwionych brzegów, kiedy stoją książki na półce, więc one graficznie sprawiają, że w sumie one graficznie nie istnieją jakby estetycznie, dopiero w momencie, kiedy je czytamy, to zwracamy uwagę na brzegi, a możemy stawiać książki drugą stroną i brzegami. Wiecie, to jest bardzo temat szeroki jak rzeka, więc napiszę po prostu, dam to do kategorii Not For Me, bo o ile rozumiem sens estetyczny używania barwionych brzegów, tak nie rozumiem praktycznego sensu chyba barwionych brzegów. Możecie się ze mną nie zgadzać, bardzo możliwe, że się ze mną nie będziecie zgadzać w tym temacie, bo jednak barwione brzegi mają wielu zwolenników, natomiast takie jest moje stanowisko w tej sprawie. I przejdźmy dalej. Literatura azjatycka, bo ostatnio jest taki wybuch literatury azjatyckiej. Ja pamiętam czasy, w których literatura azjatycka, książka autora jakiegoś japońskiego czy tajwańskiego było czymś wow, że w ogóle coś takiego mamy w Polsce. A dzisiaj tak naprawdę oprócz tego, że mamy te klasyczne takie wydawnictwa, które ja nazywam klasycznymi w tym zakresie, Tajfuny i seria wydawnictwa Jagiellońskiego, seria z Żurawiem, bo wiem obecnie, no ale mamy oprócz tego książki wydawane przez MOWE, mamy książki teraz wydawane przez Albatrosa nawet, azjatyckie. Z tego co mi się wydaje, nawet tam Winidia coś planuje wydać właśnie w stylu autora po prostu azjatyckiego. Tak samo będzie wychodzić niedługo książka Żółtko od wydawnictwa Young, która również jest
jakby genezę ma powstania właśnie pochodzącą z Azji. Więc dla mnie to jest naprawdę niesamowite, że tak bardzo poszerzyliśmy nasze horyzonty, że dzisiaj mamy dostępną literaturę azjatycką, więc na pewno muszę dać to do kategorii Yas Girl, bo warto zagłębiać się w trochę inne rejony świata. No i czekam teraz na popularyzację, nie wiem, literatury, co bardzo lubię, irlandzkiej, to jest fajne, literatury na przykład bałkańskiej z różnych zakątków Europy, być może jakoś z Ameryki Południowej, nie wiem, myślę, że to zmierza w bardzo dobrą stronę. I dalej, kolejny, o, to też jest kontrowersyjny punkt, czyli trope existence, czyli ogólnie istnienie book tropes, romance tropes, you know. To są te wszystkie strangers to lovers, enemies to lovers. I to jest kwestia tego, że ja ostatnio miałam bardzo nieprzyjemną sytuację, która była dla mnie nieprzyjemna, ponieważ dowiedziałam się, zaspoilerowałam sobie tak naprawdę przez booktrope jakby historię, ponieważ dowiedziałam się, jak będzie wyglądać relacja dwójki głównych bohaterów. I no i teraz wiem, co się wydarzy. Ja czytam tą książkę i czytam, co jest w ogóle Babel Rebeki Kwang. I miałam tak pozytywne nastawienie do tej książki, tak bardzo chciałam ją poznać w całości i przeżyć rzeczywiście, żeby ona złamała mi serce wtedy, kiedy akurat musi. No a teraz wiecie, jestem pozbawiona emocji, dlatego mam tą kategorię, mam ten trend ogólnie tutaj wrzucony, że istnieją booktropy w ogóle. I to jest... To jest naprawdę duży plus w momencie, kiedy poszukujemy książki z określonym typem miłości czy coś. Ale właśnie przez takie sytuacje myślę, że za bardzo przyzwyczailiśmy się do egzystencji właśnie book tropes, do tego, że możemy sobie wybierać w książkach między motywami romantycznymi. No bo tak naprawdę, czy kiedyś, jak sięgałeś po romans, taki, mówię, pytam się ciebie, taki statystyczny, typowy czytelniku, czy kiedyś, jak sięgałeś po romans, to wiedziałeś, że główni bohaterowie się poznają i będą tam przyjaciółmi, potem będą kochankami, a potem będą udawać, że się nie znają, żeby znowu być kochankami. No nie wiem, a teraz mam wrażenie, że to jest taki standard, że się dowiadujemy o tym przed lekturą wiedzieć, co się wydarzy, żeby być przygotowanym, bo niektórzy na przykład nie lubią enemies to lovers, chociaż to jest akurat wyjątek. Ale no jakby mimo wszystko znajdują się tacy więksi i mniejsi zwolennicy danego romansu. Więc tak, więc dla mnie ogólnie trope existence i w ogóle to jest coś, co powinniśmy z tym skończyć. Wrzucam to do tej kategorii, co też jest kontrowersyjne i z czym możecie się nie zgadzać, natomiast myślę, że nie powinniśmy tego używać aż tak bardzo, bo obecnie mam wrażenie, że większe znaczenie ma jak właśnie kategoryzacja po wątkach romantycznych niż szczególnie po gatunkach typu kryminał, fantastyka, nie wiem, romans, obyczajówka i w ogóle. No i oprócz tego mam jeszcze trzy trendy, trzy na jednej ręce wystarczy to pokazać. I tutaj mam romantazy, które jest bardzo popularne i ja to wrzucam od razu do kategorii not for me, bo ja personalnie nie przepadam za romantazy, ponieważ nie lubię wątku romantycznego, który stoi na równi z fantastyką, bo fantastyka z wątkiem romantycznym to jedno. Ale w momencie, kiedy te dwie kategorie stoją na jednym miejscu, to po prostu mi się nie klei. Ja nigdy jakoś tak mocno nie przepadałam za romansami. I owszem, zdarza się, że mam ochotę i na przykład bardzo dobrze u mnie wypadła książka Nasze zerwane przysięgi, Nasze puste przysięgi. Coś takiego, Nasze puste przysięgi. I ta książka naprawdę mi się spodobała i się bardzo w nią zaangażowałam. Tak samo Utkane królestwo Tahereh w Mafii, które również jest określane jako romantazy. Natomiast ja potrzebuję osobiście po prostu motywacji, jakby dobrego humoru, dobrego nastroju na taką książkę. No i dalej fast fashion, czyli temat jak rzeka, o którym można by było zrobić oddzielny odcinek. I oczywiście muszę to wrzucić do kategorii kategoryczne nie, albo lepiej z tym skończmy. Może kategoryczne nie, bo poprzedni rok dużo nam dał w kość, zarówno mi jako osobie, która nie bierze żadnych współprac barterowych ani nic, ale też dla osób, które takie współprace prowadzą i w ogóle. Więc myślę, że poprzedni rok bardzo dużo nas nauczył. Ja obecnie jestem w takiej sytuacji, że jedynie w marcu, póki jak trwa 2024, jedynie w marcu teraz mam kilka premier, które naprawdę mnie interesują. Jest to naprawdę duże odetchnienie, bo w tamtym roku było tak, że co miesiąc miałam kilka książek, które bardzo chciałam przeczytać, na które żal mi było wydawać pieniędzy, więc ich nie wydawałam. Przez co miałam trochę gorsze samopoczucie, bo wiedziałam, że dana książka wychodzi, że dużo osób ją czyta, a ja nie mogę, bo po prostu nie zdecydowałam się na jej zakup.
bo muszę przeznaczyć moje środki pieniężne na coś innego, więc myślę, że bardzo dobrze się dzieje obecnie w świecie naszym książkowym. I poza tym tutaj tak wtrącę, że bardzo mi się podoba to, że przestaliśmy dawać zapowiedzi książek jakby na miesiąc przed, a w niektórych przypadkach właśnie wydawnictw już mamy zapowiedzi na maj albo na kwiecień i to jest naprawdę super, bo możesz sobie przygotować swoje wydatki naprawdę porządnie, a nie dowiadujesz się nagle 2 tygodnie przed premierą, że o, taka super książka wychodzi, która akurat Cię interesuje. No i ostatnia kategoria jest to Female Rage. Ja nie czytałam jeszcze żadnej książki z tego gatunku, więc jakby powiem, że need more, chociaż już teraz mamy coraz więcej tego. I mam tu na myśli szczególnie Króliczka, który czeka u mnie na półce na przeczytanie i trochę się boję, bo jest to mocno osobliwa literatura. No i mam oprócz tego Ten Głód. I Ten Głód to jest niedaleko to wyjdzie, albo już wyszło od wydawnictwa Mowa. I najpewniej ja nie będę póki co tego czytać, ponieważ jest to dosyć mocno dorosła i dosyć mocno taka brutalna i poważna książka, która po prostu, ja czuję, że jeżeli ją przeczytam, to trochę sobie zniszczę życie. Trochę mocno to zabrzmiało, natomiast ja osobiście nie czuję się na tyle dobrze, żeby teraz to czytała akurat. Natomiast motyw female rage jest to pokazywanie damskiej, kobiecej złości jako coś normalnego, ponieważ mężczyzna jak jest zły, no to może być zły, może być agresywny, a u kobiety raczej się oczekuje tego, że będzie płakać, po prostu taka jest naturalna, niby taka stereotypowa reakcja na złość. No więc Female Rage ma pokazywać tą kobiecy gniew i w ogóle. Więc tak jak już powiedziałam, ja wrzucam tę kategorię do Need More, ponieważ jeszcze żadnej z takiej książki nie czytałam, a uważam, że jako taka dosyć feministyczna postać bardzo mi się spodoba ten motyw. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, jak wy byście skategoryzowali te book trendy. Tutaj macie jeszcze zestawienie, pokazuję wam, jak to finalnie wyszło, nasz tier ranking. No i cóż, i będę czytać na pewno książki z kategorii Need More, żeby trochę zapoznać się z tymi właśnie trendami i w ogóle. No i cóż, do zobaczenia chyba w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że wam się film spodobał, że zostawicie tutaj lajka, subskrypcję. No i cóż, do przyszłego piątku. Cześć!